Przy zawodach moimi głównymi zadaniami jest koordynacja wolontariatu oraz to, żeby wszystko przebiegło pomyślnie. Generalnie zaczynamy swoją pracę od pozyskania wolontariuszy. Podczas Gdynia Ironman jest to prawie 1000 stanowisk do obsadzenia, więc jest to bardzo duża liczba wolontariuszy, których właściwie poszukujemy. Jednak mamy też świetne ekipy, które przyjeżdżają do nas z całej Polski, ponieważ ta impreza jest dla nich bardzo ważna. Mamy wolontariuszy z Katowic, z Wrocławia, z Cieszyna i oni nie wyobrażają sobie po prostu nie być na tej imprezie. Jest to dla nich właściwie najważniejszy punkt roku i już po zakończonym evencie pytają się, kiedy następna impreza. Zdecydowanie największym wyzwaniem jest to, by wszystko działało sprawnie. Jest to bardzo dużo stanowisk, które trzeba obsadzić. Wiadomo, niektórzy czasami nie przychodzą, czy zmieniają się im plany, więc nasze zadanie to jak najszybciej to załatać daną dziurę i zrobić tak, żeby wszystko przebiegło jak najbardziej pomyślnie. Największą satysfakcję daje mi na pewno moment, kiedy już wszyscy wolontariusze wyjdą z Centrum Wolontariatu, ponieważ wtedy mam poczucie, że to, co zaplanowałam przez ostatnie pół roku, świetnie działa i wszyscy mają swoje miejsce, nic się nie wali i nie pali i nie trzeba ratować sytuacji. Wtedy w Centrum Wolontariatu panuje totalna cisza i wszyscy, którzy wchodzą, mówią: jejku, jak u was cicho. Jednak ta cisza nie trwa zbyt długo, ponieważ zaraz po tym, kiedy ogarnę wszystko, biegnę na start, ponieważ jest to jedna z niewielu chwil, kiedy mogę sobie pozwolić na wyjście z Centrum Wolontariatu i mam okazję wtedy odpalać armatę, która rozpoczyna zawody. Jest to bardzo ciekawa chwila, ponieważ zawodnicy są podekscytowani i chcą już wystartować. I gdzieś tam emocje sięgają zenitu. Jest to dla mnie także bardzo ciekawe wydarzenie, ponieważ odpalenie armaty to jest coś niecodziennego. Zdecydowanie lubię ten moment. Wtedy jakby świat trochę nam stopuje i wszystko jest w zwolnionym tempie, a zawodnicy wbiegają w wodę, naprawdę niesamowity widok. Jeden z moich ulubionych momentów to Slot Allocation Ceremony, która odbywa się tuż po zawodach. Jest to ceremonia, podczas której rozdajemy sloty na Mistrzostwa Świata. To jeden z tych momentów także, kiedy emocje są bardzo duże i właściwie spełniamy ich marzenia, ponieważ dzięki wygranemu slotowi mogą pojechać na zawody na Mistrzostwa Świata. Jest wtedy dużo łez, radości, jest dużo okrzyków, ponieważ jest to ogromna radość. Jeden z takich momentów, który bardzo utkwił mi w pamięci, to gdy slota otrzymał jeden z najstarszych zawodników. Wtedy zawodnicy przez dokładnie 2 minuty po prostu klaskali i nie mogliśmy ich w żaden sposób zatrzymać, ponieważ w ten sposób chcieli uhonorować tego najstarszego zawodnika, któremu udało się zapaść na mistrzostwo. To naprawdę moment, w którym miałam ciarki. Jedną z takich historii, która zawsze budzi mój uśmiech, to moment, kiedy miałam obiecaną wycieczkę na quadzie razem z naszym szefem ochrony. Bardzo go o to wyprosiłam i się zgodził w końcu, więc wsiedliśmy na tego quada. Ja już czułam wiatr we włosach, pęd tego wszystkiego i odjeżdżanie w kierunku zachodzącego słońca, kiedy nagle po środku skweru zabrakło nam paliwa i zatrzymaliśmy się dokładnie na samym środku, nie mogąc tego quada w żadną stronę przepchnąć. Z lekkim wstydem musieliśmy go zrzucić z trasy, ponieważ stał dokładnie na samym środku i wróciliśmy na nogach do naszego biura. Mój związek ze sportem jest na odległość jak największą.